year ago, the EU Council agreed on climate neutrality in 2050, which is actually our real dot on the horizon. When we presented the Green Deal, also 1 year ago, you could say for once politicians didn't go for the lowest common denominator, but they went for the urgency of the matter at hand, which is to try and save our ecosystems for future generations. And in order to do that, you need climate neutrality in 2050. The science is clear on that. And actually, not only Europe needs to go there, but the whole planet needs to embark on that journey towards climate neutrality. And in order to reach climate neutrality in 2050, we needed to realign our intermediate targets. The most important one is the target for 2030. Because if we would have stuck to the minus 40% target, you would get into a strange situation where you actually backload most of the investments. So you can go to minus 40 in 2030, but then to reach climate neutrality in 2050, you have to nosedive in the last two decades towards that goal, which is a suboptimal investment cycle for climate, but moreover, also for the economy. So in order to assess the best pathway towards climate neutrality, we undertook a huge impact assessment. And to summarize the conclusions of that impact assessment, the minus 55 target is putting us on an effective pathway towards climate neutrality, and the minus 55 target is a challenge, but doable, provided that we take the most intelligent approach towards that intermediate target. And that's what we actually now already starting the work for, because in June next year, in June 2021, we will make all the legislative proposals in which all the details are refined on what exactly we need to do in order to get us to minus 55 and in the end to climate neutrality. But that work starts with a political mandate right now, or tomorrow, or the day after, because the European Council will give the European Union that mandate and the European Commission the task to work on those legislative proposals. There has been some discussion on whether minus 55 is feasible for everyone within the European Union, and it must be clear that as we did with the minus 40 target, we will work with a differentiated approach, taking care of different or taking account of different starting positions of countries, different GDP per capita situations per country, and also different energy mixes per country. And obviously, the devil is in those details, but the general lines are clear. This has to be a fair approach overall, fair towards European citizens, but also fair towards different countries having different starting positions and needing to invest in different parts of the energy system. And looking at Poland specifically, because you might be most interested in that, you could look at it from two sides. You could see an energy system which is still heavily reliant on coal, large carbon footprint of the industry, and a fairly, on average, lower GDP per capita. That's one way to look at it, the static way. There's also another way to look at it, the much more dynamic way to look at it, because then you can see the ambitious plans that the biggest energy producers in Europe, in Poland, are embarking on, going for climate neutrality in 2050. You can see the huge potential for offshore wind in Poland, but also, maybe counterintuitively, but for solar, and obviously for biomethane. And you can see a much more thriving economy in its growth, in its youth, and the multiple chances that Poland has to embark on that new pathway towards a sustainable economy. And that's all not for free. So we need investments for that. And Europe, the European Commission, stands ready to help every country, including Poland, with those investments by using all our
possible funds and policy levers that we have available for that. Obviously, the Just Transition Funds comes to mind, but now, since, well, recent times, you could say, but since Corona, we have another instrument at hand, which is the Recovery Fund, which, well, it's ironically or actually cynically, because Corona is brings nothing good to this world, but it creates this opportunity. The Recovery Fund has never been more public money around, and in its distribution key, Poland is a large recipient of money for from that Recovery Fund, and it can use that money wisely to invest in recovering the economy, but also building up a new one. So on top of what we had a year ago, when we decided on climate neutrality and we had a Just Transition Fund, we now have actually a multitude of that money available to make this transition happen. So what we are optimistic that the European leaders can agree on this 55% target. And we're even more optimistic that the legislative proposals that will come after that in June 2021, as I said, will create the enabling environment for everyone in Europe, every country in Europe, and every region in Europe to embark on this collective journey. Thank you very much. I think we need to realize that the transition is inevitable. I mean, we will go towards phasing out fossil fuels and getting all the alternatives. The question will be, what is the time frame in which we do that? And also the question is, how will we organize the process of doing so? And I think this is what it's on the table when we speak about the 2030 climate target plan, but also when we speak about climate neutrality, et cetera, and all the regulations included, is how do we manage that the process is happening in a way that it gives us the biggest benefits, and that it also kind of looks at how do we ensure that those who are most vulnerable are not being additionally harmed by this process? And I think a little bit, as has been said, it seems that there is a lot of convergence around this at least 55% proposal from the European Commission, but we need to take into account, yes, NGOs are asking for at least 65 as representing more the 1.5 degrees pathways. Similarly, the European Parliament with a majority has called for 60%, and you have member states, Sweden, Denmark, that are also calling for 60 or 65%. So the 55% proposal seems to be kind of a compromise. It's not the biggest effort that Europe could be doing. And so I think it would be it would definitely not be a good thing if we couldn't get an agreement on that. In fact, it would be an embarrassment. As said, on the Saturday the 12th, we have the fifth anniversary of the finalization of the Paris Agreement. By absence of COP26 and of a climate summit this year, this will be the biggest international event on climate change. If Europe is not able to come to that summit with a new 2030 target, it as I said, it will be embarrassing, it will kind of hurt European leadership's role, and will make it more difficult to kind of continue the positive buildup that we've seen with the statements from China, Japan, etc., and the elections outcome in the US. That's one thing. Secondly, I also think if leaders would fail to come to an agreement the coming days, there is definitely a plan B, and that plan B is qualified majority. There will be a discussion about the 2030 climate target as part of the climate law, and there decisions will be taken by qualified majorities, so both qualified majority in the Council and in the Parliament. And so if leaders fail now, they open the door for that process to move forward. And I definitely think that's the way forward we need to go if our leaders are unable to come to a collective agreement. And then maybe my final comments, as I said, I do think the transition is inevitable. I think also in Poland, there's clear evidence that we need to move to something better. I think the coal industry
proves that fossil fuels are outdated. They're not bringing economic prosperity as a whole for the society. Of course, there's a special situation of the miners and people in the coal industry itself, but it is clear that the alternatives are actually much cheaper and will bring bigger economic benefits and will play an important role. The question mark is, of course, how do we invest in those alternatives? How do we bring them? And there, I think that the agreements on that were made on the future EU budget and the recovery package do offer a lot of opportunities for countries that are on the poorer side of Europe on average. And for instance, for Poland, the current agreement on the MFF and the recovery package and kind of the pre-allocation that has been made, which is dealing with about half of these 1.8 trillion, is more or less pre-allocated to countries. There's already 130 billion euros that are potentially going to Poland to support them in kind of transforming the economy and the society. And I think that's an important amount of money that really needs to be spent well. And I think that's probably the biggest challenge, and next to setting a new climate target, is to ensure how do we implement that and how does that guide actually the investments that we do in all of the countries in the European Union. I will leave it there. Thank you. Thank you. Again, if anybody wants to ask some questions, please just let me know. And in the meantime, I wanted to ask you, what in your opinion from the European deal perspective will be the result if the leaders tomorrow or the day after tomorrow will not agree on the budget, so-called budget and recovery fund? And I don't even mean the climate goal, but I mean the whole budget thing. I mean, obviously, if there's no agreement on the budget, that would have a really annoying impact, because then the Commission would need to go to preliminary budgets and so on. We can't start up the recovery funding, at least not in the short term. There's, of course, the alternative of enhanced cooperation mechanism. So I think the impacts of such a decision would really be enormous, and it would give a huge responsibility to those countries that would block this agreement to actually really prevent a lot of the people in Europe, including in their own countries, to recover from the current crisis and to see kind of their economic development further blocked. So I think it would definitely be a pathway that I hope will not happen. And anyway, I'm as optimistic as Diederik that there will be a compromise also on the budget issue, but let's see. But of course, it would not having this agreement would reduce the trust within the European Union, which would actually also make the implementation of the Green Deal and any other European policies more challenging. So in that sense, I do think there's enough incentives for an agreement to be found. I can see Aleksandra Krzysztofek raising hand. So if you want to join with some questions, please just do it now. I think it's... Thank you very much. How would you respond for the argument by some from the Polish government, especially Polish MEPs from the ruling camp, referring to the forecasts indicating that the EU is not even able to meet the target of 40%, not 55, not 60, but 40% by 2030. How would you respond for that? Thank you. Yes, I would say that those forecasts, which I haven't seen, would not be correct. I mean,
unfortunately, I would say we are living in this COVID pandemic that also has an impact on our economy and also has an impact on our emissions. And very likely, and this is a rough estimation from our side, very likely by the end of 2020, Europe will be somewhere close to minus 30% emission reductions, while the target for 2020 is actually minus 20%. So we're overachieving by 50% the target that we've set. And this is more or less a constant that we've seen with greenhouse gas emission reduction targets, is that Europe has always been overachieving them. It's the same with the Kyoto Protocol targets, et cetera, et cetera. So I would say that we're definitely on track to go well beyond the 40% that was set now. Also, if we take into account that after the 40% target was decided, the legislation, Europe decided to increase its renewable energy and energy efficiency target beyond what was needed to achieve 40%. So I'm sure we're going to go beyond that anyway, but it will be important to set a higher target to help us also establish the right policies that will enable us to go even beyond what would happen with current policies, so that we go at least to the 55% that the Commission is proposing, and as far as we are concerned, even beyond the 55%. Thank you. And you probably followed the negotiations. So what offer you think can be convincing to the Polish government, as you understand the motives of their negotiations? Well, of course, I think that one of the elements is that the Polish government wants to be recognized as an important player. That is something that will not happen on paper. That is something that will need to be in the process. Next to that, I do understand that the Polish government does want to see additional parts of the revenues from the emissions trading scheme go towards the lesser developed countries through both the modernization fund and this potential energy poverty fund. I think that will definitely be another argument, as it's additional money on top of what is already committed through the EU budget and the recovery package. And then I think strong recognition that the future effort, the target will be an EU level target, so the future effort for reaching those targets will be divided on the basis of an equitable approach whereby each country's specificity will be recognized. I think that that will be part of the language. Now, how to put that into practice, I can't see that leaders get an agreement on that in the coming days. Mm-hmm. That will be part of the legislation that the Commission will develop by mid of next year. Mm-hmm. What from your perspective is important also to follow as far as this summit is concerned in this climate topics and areas, which decisions and negotiations are important? You mean at the European Council now? Tomorrow, yeah. The goal is the most important, but there will be... So you, there is a potential issue, which is the scope of the target. And there, as you likely know, the Commission has proposed for the scope of the target to change. The current 40% target is an emission reduction target. The Commission proposed the 55% to be an emission reductions and removals target. A number of countries have different positions on that. How much this really will be a topic of debate by the leaders, I cannot fully judge, but it is one of the issues where there might be debate. The other one is, as I said, the whole issue of how will the effort be shared. I think that's an important attention for all countries. And I think another potential debate is the role of the emissions trading scheme as a tool or the central tool of the future climate policy architecture. I think, again, a number of countries will want to strengthen the role of the ETS in the final conclusions. Others will want to have this subject to be debated through the legislation rather than by heads of state and government. And that's also a position that we as NGOs strongly support. We feel that leaders need to provide guidance, but the real legislative work needs to be done by the co-legislators on the basis of the Commission proposals.
When you mean the role, you mean the whether the ETS will also be regulating transport and infrastructure? Yes. So there is a debate whether the emissions trading scheme, actually the concept of a cap and trade, where you put a cap to the total emissions in a sector and then allow for those to be for the emission allowance to be traded, whether that should kind of cover almost all of our economic activities or not. I think that's the debate, and there's clear countries who are in favor and countries who are against that concept, as I said, I believe this is something that needs to happen through the legislative debate rather than by heads of state and government, who can give some general guiding principles, but they shouldn't interfere in the legislation itself. Mm-hmm. Yeah, but do you think there's a chance that the political leaders, prime ministers, will agree to share that power with European legislative? Well, of course, they would want to have their say on everything, but I think the summit is limited in time, and there are many, many issues on the table outside of the climate debate. You know, there's the budget, there's Brexit, there's Turkey, etc., there's COVID. So I think they will not have the time and capacity to go into too many details at this moment. And also, I wanted to ask you if, because some organizations, and this is a very technical and complicated issue, so how important do you think it is to be observing this discussion? How important is it for the climate effort? I'm looking for English word for that. Sorry, but what I mean, will this climate, as Commission wanted it, will this climate goal include this soil and I just forgot the English wording for that. The carbon sinks, you mean, or removals? Yeah. Yes, yeah. Removals, sorry. So this is the debate. This is the debate about the scope. Does the 55% only relate to emission reductions, as was the case with the 40% and all previous targets from the European Union? Or will it also include carbon removals, mainly through ecosystem restoration and supporting forestry recovers, et cetera. This is a very, very technical issue, but it's an important one, because the Commission has calculated that there is a range of potential of how much nature can remove carbon from the atmosphere, and that depends on how much we actually will invest into protecting our biodiversity in Europe. And the more we protect our forests and peatlands and so on, the more carbon nature will absorb. And of course, depending on that scenario, when we have little biodiversity, we will need to do more emission reductions. When we are strongly investing and protecting our biodiversity, we would need less emission reductions. And for us, that is kind of a game that we don't want to play. We actually want to strengthen biodiversity as much as possible through different kind of measures, but also want to have as many as possible emission reductions happening in the EU. So combining those two for us is not the best way forward. But do you think, because as I understand, it has a political, it has a support from both the Commission and the government, most of the government. So it seems to be decided, is it? I mean, again, this is a technical issue, and so as the European Council is a very high level political exercise, how the technical issue will kind of be dealt with at the political level is hard for me to fully judge, but there are definitely a number of countries that have a different position that would prefer a pure emission reduction target. And do you think that if the leaders, European Council, will not agree on the 55% goal, will it be de facto over the end of the idea of the European Green Deal? I don't mean in declarations, but in reality. Not necessarily, I think. I mean,
it of course will not be a positive message in the sense that from everything that we've heard from many governments until now in the run-up to the council, there's large agreement that at least 55% would be acceptable. Some might want to do more. Some are still looking at what does it exactly mean for my country, but there's kind of large, large agreement. So if it still fails, I think it will have, it will yeah, be. But I don't think it will be over. I think then there will be another conversation. And as I said, there's the climate law where then the same result can be achieved through qualified majority, which of course increases the chances of it to be adopted. The best word I can use is it will be an embarrassment if the council fails to agree, but it will not be a complete failure. Mm-hmm. And I wanted to ask you also the question about the fairness of the process, because the report by Oxfam and Stockholm Environment Institute, for me, to tell you the truth, was shocking that that actually this transformation of energy production and with it carbon dioxide emissions is very unfair if you compare the reductions to the wealth of people. So it seems that the whole idea of fairness is not working, has not been working so far. I mean, what's your assessment of it? And because we know the Yellow Vest example is the symbolic one, but we know that this whole process can turn out not to have the support of people, which would be tragic for everybody. So what's your assessment? Do you think there is really commitment from the Brussels, European Commission and national governments to take care of it? I definitely think there's a lot of awareness. Now, just about this report specifically, I mean, one of the elements of the huge discrepancy between poorer and richer people is that there's a number of sectors where emission reductions actually have hardly taken place. And aviation and international aviation is one of those. And it's exactly the richer part of the population that actually uses aviation much more for business trips and so on and so on. So I do think that there's a number of elements that link to how climate policy has developed both internationally and at the EU level that contribute to this issue. I do see that there's a genuine effort through the Just Transition Mechanism to take into account the potential negative social impacts of the transition, but much more work is to be done. But I do think that a lot of that work needs to happen at the national level, where we need to see how translation of climate policies can actually benefit social policies. But of course, climate policy will not solve the problem of inequality in our society. I think there's many other policies that need to be set up and issues that need to be tackled to really deal with the inequality as such. But at least we need to make sure that climate change and climate policy and climate action is not increasing the gap, but actually helps in reducing the gap. So this is the last question for everybody. If you want to ask something to Wendel Trio, because I wanted to ask you to sum it up. What do you think, optimistically, will be the result of the negotiations in a case where all the governments agree on the 55% reduction aim? What do you think will be part of that deal? What can we expect in this more detailed or technical areas that are often overlooked because they are kind of difficult for everybody? It's of course a difficult question because I'm not part of those negotiations and I'm even not in the room or anything like that. My optimistic view would be that we get an agreement on an at least 55% target. As far as we are concerned, just that, a 55% target without reference to whether that is a net target and whether it includes removals or not, that we have an agreement that recognizes the need for fairness in the effort sharing, etc., that we get an agreement on an increase of
transfer of revenues from the emissions trading scheme through whatever fund to countries with GDP per capita below the average. And that would be basically it, I think, in terms of what would be for me the optimistic outcome, and all the other things can happen later. Thank you very much for your time. If you could stay with us, that would be great, because we will be talking to Marcin Korolec now, so maybe there will be points. But then I'm thinking we are talking in Polish, so it might not be so interesting to you. So thank you very much. Thank you very much for your time. Jeszcze raz dzień dobry, panie ministrze. Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki. Czy na początek chciałby pan się podzielić jakimiś komentarzami po wysłuchaniu tych wcześniejszych wypowiedzi, czy od razu przechodzić do pytań? To może ja spróbuję powiedzieć kilka zdań. Oczywiście to jest komentarz osoby, która nie uczestniczy w dyskusjach bezpośrednio, tylko jest kibicem tych dyskusji. W związku z tym moje intuicje i emocje mogą nie odpowiadać temu, co się dzieje na sali, albo być w ogóle oderwane od rzeczywistości. Ale ja mam wrażenie, że czy tak mi się wydaje, że ten cel 55% zostanie zaakceptowany i że nie spodziewałbym się tutaj z polskiej strony jakiegoś weta, skoro już przyjmujemy te inne, bardziej emocjonalne części konkluzji, to nie sądzę, żebyśmy chcieli jeszcze tutaj zaznaczyć swoją obecność. Ja mam też takie wrażenie, że ten cel 55% jest w pewnym sensie dość taki, jakby powiedzieć, to jest porządkowa decyzja. Bo ta duża decyzja, ta poważna decyzja miała miejsce rok temu, wtedy kiedy Europa czy Unia Europejska przyjęła konkluzje dotyczące neutralności klimatycznej. To są dość przedziwne konkluzje. To są być może nawet najdziwniejsze konkluzje w historii integracji, bo Unia Europejska się zdecydowała, a jedno państwo członkowskie powiedział, że się nie zdecydowało, chociaż akceptuje cel europejski. W związku z tym trudno zrozumieć, jaki jest sens tej decyzji. No ale niemniej jednak Unia Europejska zdecydowała o neutralności klimatycznej w 50 roku. I to jest ważne w tym sensie, że zawetowanie tej decyzji dzisiaj, znaczy jutro czy pojutrze na Radzie Europejskiej, w porządku prawnym nie bardzo wiele zmienia. Znaczy Komisja Europejska, mając cel neutralności klimatycznej na 55 rok, może przedstawiać dowolne projekty aktów prawnych, mówiąc, że realizuje tamtą wytyczną Rady Europejskiej. Neutralnościową? Tą dotyczącą neutralności. Mhm. Oczywiście, jeżeli mówię, że to jest decyzja porządkowa, no to komisja wtedy ma jasność, że nie będzie poważniejszych dyskusji a priori, czy to ma być 55, czy 60, czy może 48, ale de facto politycznie komisja nie potrzebuje tej decyzji po to, żeby realizować cel neutralności klimatycznej, a od roku skądinąd urzędnicy różnych dyrektoriatów komisji siedzą i analizują akt prawny po akcie prawnym, w jaki sposób całość regulacji europejskiej można byłoby albo należałoby zmieniać po to, żeby osiągać w 50 roku neutralność klimatyczną. Czyli to ćwiczenie takiego przejrzenia regulacji odbywa się już od szeregu miesięcy. Pierwsze
skutki tego przeglądu będziemy mieli na wiosnę tego roku, a najdalej w połowie roku. Komisja zacznie przedstawiać kolejne projekty aktów prawnych, które będą realizowały cel neutralności klimatycznej. I nawet bez zgody Rady może sobie Komisja narysować, że to jest 55% w 30 roku i takie przedstawić. To jest jakby pierwsza obserwacja. Dopytam, panie ministrze, ale to nie jest tak, że to jednak ma jakąś formę oficjalną i formalną w ramach paryskiego porozumienia? Tak, ale to jest ten drugi, znaczy tutaj mówię o jakby wewnętrznej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia myślę, że strony sobie zdają sprawę, znaczy państwa członkowskie, że właśnie to jest porządkowa decyzja. Jeśli chodzi o negocjacje globalne, no to rzeczywiście mamy tutaj trochę inną sytuację, bo mamy pięciolecie umowy paryskiej. W umowie paryskiej jest powiedziane, że państwa powinny przedstawiać co 5 lat swoje zaktualizowane kontrybucje narodowe i wypadałoby, żeby Europa taką znowelizowaną kontrybucję narodową przedstawiła i z tego punktu widzenia to jest na pewno ważne, żeby mobilizować w tamtych negocjacjach naszych partnerów. Może Amerykanów już nie potrzeba bardziej mobilizować, bo już zaraz ogłoszą neutralność klimatyczną, ale wszystkie inne strony pewnie trzeba mobilizować. Teraz, wychodząc z założenia, że ta decyzja dotycząca celu 55% redukcji na 2030 rok nastąpi jakby wychodząc z tego zdania, że to jest decyzja porządkująca, chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest skądinąd zaproszenie do bardzo poważnej refleksji, do bardzo poważnej dyskusji, a jak to osiągnąć, w jaki sposób to osiągnąć. Chciałbym się jeszcze być może wrócić na sekundę do dyskusji, do wypowiedzi moich poprzedników, a że może tutaj w ramach zachęty stworzymy taki czy inny fundusz w BTS-ie i może dokonamy takich czy innych przesunięć. Ja czytałem polski non-paper, który został opublikowany kilka tygodni temu, może dawniej. Uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry dokument do dyskusji i trzymam kciuki, żeby postulaty z tego non-paperu się zmaterializowały, ale chciałem zwrócić uwagę, że polityka, znaczy prawo europejskie w obszarze klimatu dzieli się na ETS i non-ETS i że w tym ETS-ie, którego my jesteśmy jednymi z najlepszych być może specjalistów polska administracja, bo zawsze tam szuka możliwości takich czy innych przesunięć, no jesteśmy jednak wiele lat po tym, jak ten ETS ruszył, tych uprawnień jest coraz mniej w tym ETS-ie od co roku i że tam przestrzeni na wielkie, wielkie przesunięcia fizycznie nie ma. I ta decyzja dotycząca 55% redukcji jest de facto dla nas zaproszeniem do tego, żebyśmy się zastanowili, no dobrze, ale w Polsce jak my będziemy redukować emisję nie w ETS-ie, bo ETS jest funkcjonującym mechanizmem federalnym i on jakby sam funkcjonuje, nie potrzeba tutaj jakoś specjalnie wysiłku. Natomiast jak dokonać redukcji w tak zwanym non-ETS-ie, a non-ETS, jak sama nazwa wskazuje, to jest wszystko to, co nie jest w ETS-ie, czyli to jest rolnictwo, budownictwo, transport. Ale budownictwo i transport mają być w ETS-ie. No, mam nadzieję,
że do tego nie dojdzie. Nie wiem, czy to jest przestrzeń na tą konwersację akurat. A o to będzie na szczycie omawiane, czy nie będzie? Zaczną się jakieś poważne rozmowy na ten temat? Nie, 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 nie ma takiej propozycji. Na ten temat trwają, na temat budynków nie, nie wiem jak bardzo, na temat transportu w samej komisji jest pewien rozdźwięk. Jest grupa, zwłaszcza przemysłowców motoryzacyjnych, którzy by chcieli, żeby transport był w ETS-ie, dlatego że włożenie transportu do ETS-u oznacza redukcję wszędzie poza transportem w ETS-ie. W związku z tym jest taka grupa przemysłowców motoryzacyjnych, która by bardzo chciała tego, ale w samej komisji na ten temat nie ma jednolitego rozpoznania. Mam wrażenie, że kręgi zbliżone do przewodniczącej van der Leyen by chciały takiego rozwiązania, a kręgi zbliżone do komisarza Timmermansa są temu przeciwne. W związku z tym to jest to. Tam się dzieje ta dyskusja. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale to zaproszenie dla nas, co zrobić z tymi redukcjami w non-ETS-ie, jest zaproszeniem de facto bardzo poważnym, do bardzo poważnej konwersacji w Polsce. Bo to jest pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle mamy rozwijać produkcję mięsną w Polsce. To jest pytanie o to, w jaki sposób najszybciej, najłatwiej, najlepiej zahamować import miliona samochodów używanych 14-letnich z Europy do Polski. To jest pytanie o to, czy w związku z tym, że mamy spowolnienie w gospodarce i mniejsze zamówienie z przemysłu meblowego, to w związku z tym i tak musimy ciąć nasze lasy po to, żeby je palić w piecach węglowych. Czyli to jest pytanie o gospodarkę leśną. Także tych pytań takich naszych bieżących, a jak przetłumaczyć te 55% na naszą rzeczywistość gospodarczą i na naszą rzeczywistość społeczną, jest cała masa. To jest też pretekst do tego, żeby przypomnieć panu premierowi i ministrowi klimatu, że w rok temu, jak była podejmowana decyzja co do neutralności klimatycznej, Polska powiedziała, że nie jest przekonana do tego celu. A w lipcu tego roku Rada Europejska zdecydowała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w stosunku do państw, które nie akceptują celu neutralności klimatycznej, jest dostępny jedynie w połowie. Jest tylko jedno takie państwo i to jest Polska. W związku z tym jest relewantne pytanie, a panie premierze, panie ministrze klimatu, to jeżeli już zgadzamy się na to, że te fundusze mają jednak istnieć, no to może korzystajmy z nich w całości, a nie tylko w części z jakiegoś nie do końca łatwego do wyjaśnienia powodu. I to jest też w końcu pytanie o to, co zdecydowano na Radzie Europejskiej w lipcu, bo w lipcu w zasadzie oni zdecydowali, jak ten budżet ma wyglądać i rozjechali się z takim uzgodnieniem. No dobra, już mamy te pieniądze uzgodnione, to teraz każdy z premierów wraca do swojego państwa i przygotowuje przez pół roku Krajowy Plan Odbudowy Gospodarki po to, żeby zastanowić się i ustalić w kraju, jak te sumy, te wielkie sumy pieniędzy wydawać przez najbliższe 3-4 lata. Polskie prace nad Polskim Planem Odbudowy Gospodarki z niezrozumiałego dla mnie powodu zostały utajnione. To są ostatnie wielkie pieniądze europejskie naszego pokolenia, bo już pożyczamy z przyszłości. W związku z tym to nie jest żadne,
żadna tajemnica, że już większych pieniędzy europejskich niż to, co teraz nam się przydarzy, nie będzie. I rząd utajnił pracę nad tym, jakie są priorytety, jak to, na jakie cele chce to wydawać i tak dalej. To jest pytanie o to, w jaki sposób będziemy prowadzić polską transformację i budować również możliwości redukcyjne w Polsce. Mam nadzieję, że jak już kurz opadnie gdzieś na początku przyszłego tygodnia, jak już będziemy w Europie, która ma finansowanie rozwoju i finansowanie wychodzenia z kryzysu i to finansowanie również obejmuje Polskę. I jak już będziemy mieć cel redukcyjny na rok 2030, ten nowy cel podwyższony 55%, to być może uchylą się lekko drzwi administracji i poinformują nas, jakie mają priorytety w kształtowaniu Krajowego Planu Odbudowy, bo to jest niezwykle ważny proces z powodów takich, a jak wychodzimy z kryzysu, po pierwsze, ale po drugie, jak realizujemy proces polskiej transformacji. To może tyle na początek. To jeszcze tylko jeden wątek bym pozwoliła sobie dopytać, panie ministrze, a klasyfikacja, taksonomia gazu. Czy to jest, czy to jutrzejsze, pojutrzejsze spotkanie jakoś może być znaczące, jak bardzo z polskiej perspektywy to jest istotna kwestia, czyli jak on ostatecznie zostanie zakwalifikowany i zdefiniowany i tak dalej? No. To jest pytanie dosyć trudne do takiej krótkiej hasłowej odpowiedzi, bo... A czy jutro coś zostanie ważnego, pojutrze w tej sprawie się może stać? Ja myślę, że to jest być może zbyt specyficzna decyzja na tyle różnych tematów, które będą do zdecydowania przez premierów. Ale dlatego mam takie chwile zastanowienia, że mnie się wydaje, że jakaś rola gazu w energetyce być może mogłaby być do przewidzenia jako takiego paliwa bardzo łatwego do włączania i wyłączania w sytuacji, w której jest potrzeba posiadania stabilizacji sieci. Natomiast mam wrażenie, że już przekonaliśmy wszyscy polskich energetyków, że węgiel to nie jest najlepsze rozwiązanie na świecie, ale czym prędzej udali się galopem w objęcia gazu i wszyscy teraz chcą przestawiać polską energetykę na gaz, co być może miałoby jakieś racjonalne znaczenie dekadę temu, ale dzisiaj masowe inwestowanie w gaz wydaje się nieracjonalne z punktu widzenia ekonomii i rzeczywistości prawnej kontynentu, który deklaruje neutralność klimatyczną. Innymi słowy, że gaz będzie, czy gaz staje się węglem, gaz będzie jutro węglem, więc to będzie nieopłacalne paliwo i jest duże niebezpieczeństwo, że te inwestycje, które byśmy dzisiaj poczynili, nie zdołałyby się spłacić. Nie zdążyłyby się spłacić. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zadać pytanie, to przypominam, jest łapka, bo już będziemy też powoli zmierzać do końca. Bo ja rozumiem z wypowiedzi pana ministra, ale też poprzedników, że w zasadzie nikt się nie spodziewa, żeby polski rząd tak zwanie, jak to się mówi, zawetował ten cel 55%, że jest przekonanie, że jednak się zgodzi. No ja mam wrażenie, że ilość emocji, którą nam nasi rządzący dostarczają, jest jakaś skończona. No i że to nie jest tak
jak u Hitchcocka, że najpierw trzęsienie ziemi, a potem coraz gorzej. No mam nadzieję, że teraz będziemy raczej próbować wypłaszczać te wzburzone fale. Nie wiem, po co taka decyzja miałaby być podjęta. Znaczy to próbowałem w tym moim wstępie powiedzieć, no bo co by takie weto temu czy innemu politykowi załatwiało? Nie widzę takiego jak to mówią dziennikarze, story do tego, żadnego. Znaczy można oczywiście zrobić pewną rzecz tak, żeby było głośno i na złość, ale to nie widzę racjonalnego, żadnej racjonalnej przesłanki do tego. Znaczy nie chcę rozwijać tego wątku, ale no są wewnątrz koalicyjne i też dotyczące relacji czy negocjacji polskiego rządu z szeroko rozumianymi górnikami. No to jest przekaz symboliczny i polityczny, że polski rząd... Ale rząd wymusił, a nie górnicy, to rząd wymusił, że zamkniemy polskie kopalnie w 49 roku. Tą datę nie suflowali górnicy, tylko rząd. A decyzja o 55% redukcji jest znacznie bardziej problematyczna w obszarach non ETS-u niż ETS-u. Czyli wracając do tego, bo powiedział pan, że widział non-paper i pozytywnie ocenił go, czyli ja rozumiem, że gdzieś elementem przekonywania polskiego rządu do zgody będzie kwestia większych pieniędzy z zysków z ETS-u na jakiś tam fundusz modernizacyjny, tak? Czyli na w zasadzie na co? Ja mam dużo sympatii do tego non-paperu. Ja nie wiem, bo nie uczestniczę w tych dyskusjach, jak on jest odbierany nie przez osoby funkcjonujące w obszarze NGO-sów czy ekspertów, tylko w obszarze administracji. Bo ten non-paper mówi mniej więcej tyle, że nadmiarowe uprawnienia dla administracji francuskiej, które nie mają pokrycia w emisjach przemysłu francuskiego, można byłoby realokować na nowo, no ale nie wiem, jaka jest gotowość w administracji francuskiej do tego, żeby tak się zachować. Mhm. 2007 roku tak działamy. Skądinąd jednym ze sposobów wskazanych na wiosnę tego roku, jednym ze sposobów finansowania Next Generation EU, czyli tego Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarki, potencjalnie są dochody z ETS-u. W związku z tym tutaj wokół tego ETS-u i dochodów z ETS-u jest bardzo dużo różnych pomysłów w tych spotkaniach. W związku z tym trudno mi mówić, czy jak duża jest tam przestrzeń. Myślę, że jest prawdopodobieństwo, że fundusz modernizacyjny zostanie w jakiś sposób powiększony i w związku z tym Polska dostanie z tego dodatkowe środki. Fundusz modernizacyjny to jest fundusz, który został uzgodniony w 2014 roku i który ma taką specyfikę, że uprawnienia dostaje uprawnienia dostaje Europejski Bank Inwestycyjny, który ma zarezerwowane koperty na inwestycje dla poszczególnych krajów, ale to bank sprawdza jakość środowiskową i ekonomiczną projektów, które finansuje. W tym sensie mamy zabezpieczenie, że te środki trafią do określonych państw, o ile znajdą się odpowiednie projekty. A bank już sprawdza, czy te projekty są wystarczająco ekonomicznie i środowiskowo przygotowane.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, panie dyrektorze. Zobaczymy. Rocznica porozumienia paryskiego, a tak na koniec zapytam, ma pan poczucie, że te 5 lat było sukcesem globalnym? Jak by pan ocenił? Ja myślę, że to jest ogromny sukces Europy. A reszty? Ogromny sukces, nieuświadomiony sukces Europy, jeśli chodzi o przywództwo w negocjacjach, bo to ten nadzwyczajny postulat przewodniczącej von der Leyen wypowiedziany w jej mowie, pierwszej mowie w Parlamencie Europejskim, gdzie zarysowała, że chciałaby, żeby Europa była neutralna klimatycznie w 2050 roku. I potem ta decyzja została skonsumowana i przez Parlament, i przez Radę. To ten przykład jest zaraźliwy do tego stopnia, że w zasadzie już nie tylko Japonia, czy Korea, czy jakieś inne państwa, czy Chiny, zupełnie niebywałe, że Chiny taką decyzję podjęły, co prawda na 2060, a nie 50, ale to jest niezwykłe. Ale również wiemy z deklaracji prezydenta elekta, że zdaje się, że pierwszego dnia swojej prezydentury ogłosi przystąpienie Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego i jednocześnie zadeklaruje neutralność klimatyczną Stanów Zjednoczonych na 50 rok. Więc na poziomie światowym czy europejskim to jest na pewno sukces. Ja myślę, że gdzieś być może w okolicach COP-u w Katowicach w Polsce jednak się zmieniła bardzo emocje wokół polityki klimatycznej. Więc myślę, że COP w Katowicach się przyczynił do znacznie bardziej pozytywnego patrzenia na politykę klimatyczną. No to właśnie rząd wymusił na górnikach, nie deklarując nic w Brukseli, 49 rok. Myślę, że szkolny strajk klimatyczny, który dzisiaj manifestuje na ulicach po południu, też zrobił swoje dla tego, jak wygląda polska debata na temat środowiska i klimatu. Także ja myślę, że to są bardzo, bardzo dobre 5 lat dla klimatu. Prawda, nie kończyłam dyskusji jakimś optymistycznym wnioskiem, więc bardzo dziękuję panie ministrze. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję organizatorom i miłego dnia. I będziemy patrzeć, co się oczywiście na szczycie będzie działo, tyle emocji. Bardzo dziękuję.